Chciałam dzisiaj powitać wszystkich mieszkańców naszego miasta Turek i zaprosić na drzwi otwarte naszego kościoła ewangelicko-augsburskiego, najstarszego zabytku w naszym mieście. Pogoda zachęca do zwiedzania naszego kościoła i dowiedzenia się o krótkiej historii, skąd tu się wzięliśmy, dlaczego i jak istniejemy po dziś dzień. Pierwsi protestanci do naszego miasta przybyli w połowie XIX wieku. Byli to osadnicy, którzy przybywali do Turku, ponieważ dostawali tutaj dobre kredyty na osadnictwo. Swoje posesje, domy budowali przy ulicy Żeromskiego, na ulicy Kaliskiej. W większości byli to przede wszystkim tkacze, stąd też nasza historia turkowska tkactwa. Budowa naszego kościoła ewangelicko-augsburskiego została rozpoczęta w 1849 roku, natomiast w 1851 odbyło się pierwsze nabożeństwo. Kościół został pobudowany według planów Marconiego na planie krzyża greckiego, czyli tak zwanego krzyża równoramiennego. Ciekawostką w naszym kościele jest, że organy, ambona i ołtarz są w linii prostej. Organy po dzień dzisiejszy są organami kalikowanymi, czyli dmuchanymi miechami, a dzwony są nadal ciągnięte za sznur, nie są elektryczne. Trzeba nadmienić, że turkowscy protestanci, którzy przybyli do naszego miasta, bardzo się przyczynili do rozwoju. Zwłaszcza przede wszystkim trzeba powiedzieć o pastorze Leonie Sachsie, który był współzałożycielem Stowarzyszenia Spożywców Chrześcijańskich, czyli tak zwanego współczesnego PSS z Połem. W czasie II wojny światowej ksiądz Sachs został wyeksmitowany z pastorówki, musiał się ukrywać i odprawiał tajne nabożeństwa na naszym cmentarzu ewangelickim. W 1984 roku rozpoczął się remont naszego kościoła. Trwał on do 1997, został zakończony malowaniem wnętrz. Dziś kościół jako najstarszy zabytek naszego miasta nam się powoli sypie nam się dach, sypią nam się okna, jest nas niewielu parafian, około 100. Nasz kościół jako jedyny tutaj na obszarze turkowsko-kolsko-konińskim nie został w czasie II wojny światowej zniszczony. Zachował się pierwotnie od stanu pobudowania, więc uznajemy, że to taka nasza łaska Boża dla nas.